Witam cię z wami wszystkimi, oto w kolejnym odcinku zagrajmy w naszą kochaną Dark Sagę. Mam wrażenie, że to będzie ostatnia, bo przedostatni odcinek właśnie z Dark Sagi. Po prostu takie mam przeczucie, że raczej już naprawdę bardzo, 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 bardzo malutko nam zostało tutaj do przejścia. Dobra, ja bym chciał tutaj może jakieś pochodnie, bo jednak to tutaj nic nie widać. A mam w ogóle jakieś światło? Znaczy widzę, że pochodni nie mam, ale zwój? Światło? Cokolwiek? Halo? Światło? Nie mam w ogóle światła. Dobra, jeszcze raz tak się tutaj zobaczę. Mam miotłę, mogę pozamiatać. Jak wróci mroczny. Dobra. Ale to jednak... To już jest to cholera, no nie mam żadnych pochodni w ogóle w tej grze, raczej w tej modyfikacji. Jest ciężko jakiekolwiek ten... Pochodnie. Dobra, bo tutaj ogólnie nie byliśmy. Tutaj jestem bardzo ciekawy, co tutaj się znajduje. Podobny golem, myślę, że to jest posąg. Dobra, masz, gin. Coś mi się wydawało. Klucz sopel lodu. Klucz wyjęty z ciała lodowego golema, tak? Czyli jeszcze jeden klucz. Trzeba się tutaj naprawdę bardzo mocno zastanowić, co się tutaj dzieje tak właściwie. Tutaj widzę, że przejście jest zablokowane, ale tutaj jest jeszcze jedna dźwignia. I widzę, że to nas gdzieś prowadzi. Wiecie, wczoraj ja zrobiłem malutkie przerwy. Nie wiem, czy widać, ale ja sobie zjadłem truskaweczki. Właśnie. Zrobię sobie taką przerwę pomiędzy nagrywaniem, żeby sobie coś zjeść. Dobra, kolejny zapis. Co nam tutaj wyskoczy? O cholera, jasna. Ja wam dam co. O właśnie. Macie mi nie przeszkadzać kompletnie. Znaczy nie zapraszać. Serce lodowego. I serce lodowego golema. To raczej mi w niczym nie pomaga, co? To raczej mi w niczym bardziej nie pomaga. Tutaj się właśnie pojawiło. Tutaj jest ten, na dole jest przejście. A czy ja w ogóle będę w stanie tutaj zeskoczyć? Ja chyba kojarzę to miejsce. A no. Dobra, no to robimy zapis i idziemy sobie tutaj. Zobaczymy, co tutaj chodzi. Co tutaj jest? Jakaś plama, ale... Znowu golemy. A, dobra, kamienie strażnicy, to spoko. Dobra, jeden. Dam mi ci klucz. Jak tutaj wyjść? Coś jeszcze jest? A, no dobra, jest przycisk. Jest przycisk? Oj, dobra, tylko teraz pytanie, czy my ten klucz ogólnie potrzebujemy, czy także nie potrzebowaliśmy, czy ja w ogóle dobrze zrobiłem, że tutaj poszedłem, czy też nie, bo ogólnie ten hełm cały zdobyłem, nie? Więc, no nie wiem, czy dobrze zrobiłem, czy to źle. Aha, ja w ogóle miałem przypisane i to, i to. To dlatego tak działało. Dobra, mamy tutaj wszechpotężną kuszę, co? Wszechpotężna kusza śliszczynia.
Nie no, nie wiem czy wam pokazywałem jak tutaj ten, ale coś tam zabiłem za pomocą tej kurszy. Ona naprawdę sadzi nieziemskie obrażenia, ona jest przegenialna. Dobra, panie, weź mnie poprowadź dobrą ścieżką, co ja dalej powinienem robić? Ja dostał szlem. Великолепно. Теперь нужно посетить еще одно место. Там, где без этого шлема не сможет пройти ни один смертный. Я бы хотел тебя спросить кое о чем. Давай, только быстро. Что такое тайное общество черепа? Это общество, которое сумело заманить темного в храм и заточить его здесь навечно. Мы помогли королевским магам, а в награду получили вечную жизнь. Правда, не всем повезло. Маги оказались достаточно хитрыми, и некоторых из нас сделали стражами, как Кагона и Мороха. Но это все дела минувших лет. Они мало должны тебя волновать. Да, но... Потом, все, потом. Сейчас нужно немедленно отправляться в пещеру ревущих душ. Следуй за мной. И powiem вам так, że... Pewnie was dziwi, dlaczego tak mniej więcej wiem, co robić, nie? Ja powiem wam tak, że ja miałem crasha i stwierdziłem, że nie będę robił zapisów i tak dalej i nie robiłem przez długi okres czasu zapisów i potem po prostu jeb. I właśnie do tego momentu udało mi się przejść i dalej sobie już nie spoilerowałem, znaczy w sumie nie miałem jak sobie spoilerować, bo sobie nie zespoilerowałem. Miraż, co ty robisz? Widzę, że to jest zła ścieżka, którą chciałeś mnie poprowadzić. Czemu się bugujesz na pochodni, co? Dobra, bo ty tutaj, ale ja bym chciał sprawdzić, co jest tutaj przede wszystkim. Czy jak to przeczytam, to dostanę jakieś fajne bonusy? No niezbyt. A tutaj? Jakie to za daleko? Też niezbyt. No dobra, no to jak tutaj nie ma nic kompletnie, no to idziemy sobie dalej stąd. Ten w ogóle napalony. Сейчас некогда болтать, дорога каждая минута. Не брано, то как есть важна каждая минута, то можно себе сделать запис. Чтобы мы тут, о, właśnie, чтобы эти прекрасные терены тут подивлять. Но что с хелмом? Właśnie, właśnie, чему я его не заложил, глупия? Właśnie. Пекне выглядание. Dzień od broni, od strzał, ochrona od magii, ten... I popatrzcie jakie mamy wspaniałe odporności, co? Ogólnie przepraszam, nie wiem, jakoś czasem mam taki nawyk, że jak coś podniosę, to niekoniecznie zaraz to ten... No dobra, nie będziemy tutaj spali. Że czasem po prostu zapominam to od razu założyć i wiem, że to jest złe i... I powinienem od razu wam pokazywać, jak to zakładam i tak dalej. A... Nieważne. Głupie teleporty. Naprawdę głupie teleporty. Ja chyba jeszcze u jednego teleportu nie aktywniłem na wybrzeżu i mi został ten pierdestał trzech smoków. No, ale... No, już można zalać, myślę. Nie ma sensu, żeby jakoś nie wiadomo jak długo przedłużać sobie grę, nie? Zresztą fabuła jest teraz na takim etapie, tak mnie to wciąga, że nie potrafię się oderwać. Вот это место. Надень шлем и иди в пещеру. Тебе опять нельзя идти дальше, так? Нельзя, ведь у нас только один шлем, Алистер. Я могу тебе его подарить ради такого дела. Алистер, иди в пещеру. Я буду прикрывать тебя здесь. Не стоит недооценивать силу темного. Что я должен найти в этой пещере? Второй ключ. Чтобы открыть путь к месту, где хранится черный клинок, нужно два ключа. Один ты нашел в царстве мертвых, а второй хранится здесь. Иди и забери его. А если я сунусь туда, не надев шлем, что произойдет тогда? Все очень просто. Без этого шлема ты умрешь. Черт, ладно. No to my to już wiemy, bo już my to sprawdzaliśmy kiedyś, jak jeszcze tego niewolnika szukaliśmy, który uciekł z obozu orków, to tutaj leżało właśnie to ciało.
I jak chodziliśmy dalej, to ginęliśmy, albo nie. Nie ginęliśmy, tylko nam mówiło, że... Jak to, że nie jestem jeszcze gotowy, żeby tutaj dojść. Одумайся, еще не поздно. И зайди, бесплотный дух. Добро, ну что тут душек... Мэдди мне прешкадзал, так? Сейчас ты получишь. Умри, подонок! А... Ja powinienem wczytać, czy ja powinienem poczekać, jak Alastair wstanie, czy co? Wstawaj. Powiedz mu, że damy mu tak z 2 minutki, żeby mniej więcej wiedzieć. A teraz on się w ogóle zamroził. No, można się trochę pogubić, nie? No dobra, samo to już tutaj rozmawialiśmy. To chyba ten mat tutaj na nas tak działa. Więc ja pójdę w cholerę tam dalej. Zresztą... Co się będziemy oszczędzać, nie? Po co się inwestowałem w magię, żeby na sam koniec gry mieć łatwiej, nie? Dobra. Ale widzę, że to nie tędy droga. Mamy tutaj zwój Armii Ciemności. Czy coś tutaj jest jeszcze? Nie, ale może te leki... No tak, teraz będę tutaj wyłapywał te wszystkie bronie. Tych przeciwników, którzy tutaj mieli. Ale chyba raczej tutaj już nie ma nic, a nic konkretnego. Może te dźwięki mnie przerażają. Są cholernie creepy. O. Ciekawe, co musieli robić, żeby takie dźwięki w ogóle uzyskać. No właśnie, tak się radzi. Tak trzeba właśnie sobie radzić w życiu. A to jest wojownik cienia. Dobra, no to z wojownikiem cienia to sobie... Zobaczymy sobie normalnie, co? Dawaj. Okej. Dobra. Uda mi się. Nie jestem słaby, co? Dobra, raz, dwa, tutaj ze wszystkim sobie poradziliśmy, co? Dobra, to teraz pytanie, co ja muszę zrobić? Telekineza, poobserwujmy. Zarzewiały, drewnia... Nie, no dobra, to tutaj nie ma nic. Ty chodźmy tutaj na górę. Czy na górze jest coś ciekawego? Coś tutaj jest. Я вижу на тебе Ингмар, который не дал крикам душ лишить тебя разума. Расшлем у тебя, значит, мой друг Морок мертв. Мне казалось, что вы оба давно мертвы, только ваши тела продолжают служить этому месту. Не суди о том, чего не знаешь. Мы оба были ранены в бою и умирали. Наш верховный маг предложил нам служить хранителями в облике нежити. Мы согласились и поклялись сделать все, чтобы никто больше не тронул проклятый меч. Но почему вы так цепляетесь за этот черный меч? Зачем тебе это знать? Ты же никогда не сможешь даже взглянуть на него. Я убью тебя, и шлем будет здесь, чтобы никто больше не прошел через рвущие души и не пробовал отобрать у меня ключ от магической двери. И никогда, слышишь, никогда не тронул это страшное оружие. Подожди, может,
На этом наш разговор окончен. Я убью тебя. За Морохом. И за то, что ты пытаешься вернуть в мир великое зло. Boże, te dźwięki mnie naprawdę przerażają, które są tutaj w tle. Okej. Okay. Widzę, że lajcik, bardzo wielki lajcik. Tego mogę zrobić w ten sam sposób, co tamtego. Dobra, mogę zrobić zapis. Dobra. Dobra. Klepiemy go dalej. Robimy dalej zapis. Ta broń i te runy nam tak bardzo ułatwiły samą końcówkę, że... Topór Berserkera. Colt i mamy klucz. I mamy drugi klucz. Naprawdę mnie zastanawia, co to są za dźwięki, z jakichś horrorów wyciągnięte. O, eliksiry, dużo hajsu, hajs. Kolejna skrzyneczka, ten, dużo hajsu i... Czy mi się wydaje, czy ja będę miał jeszcze darmowe 12 punktów siły na sam koniec? Plus 6. Patrzę, mam prawie 402 poziom, nie? 180 punktów siły. Myślę, że jakbym grał rozsądniej, to mógłbym uzyskać znacznie lepsze statystyki, ale przez moje błędy... To... no to i tak nie jest źle, nie? Tak moim zdaniem nie jest źle. Ale mogłoby być lepiej. Naprawdę, mogłoby być lepiej. Dobra. Czy coś jeszcze tutaj jest? Zapis. Pewnie ten mag się tutaj wkurzy, nie? Czy ten... Ten mag w postaci ducha, który tutaj jest. Właśnie. A nie, on jest tutaj, nie? O nie! Ni Morach, ni Kolt nie smogli tebie остановить. Тебя ведет сам темный. Что ты несешь? Им просто немного не повезло, в отличие от меня. Мерзкий грабитель, ты не посмеешь отвергнуть храм, не посмеешь открыть магическую дверь. Это почему же? Ты можешь меня остановить? Я должен, даже если мне придется отдать душу Бельяру. Dobra, no to... Nie i właśnie tyle, nie? 600 punktów. Tam nic unit. Dobra, no to się jeszcze uzdrowimy. Halo. Po prostu ta broń jest przegenialna. Ona jeszcze za każdym razem ona wchodzi. To jest po prostu majstersztyk. Mam jeszcze 84% na kryta. Kolejny poziom. I coś mi zamroziło. To boli, czemu ja zginęłem, czyli ja tą lokację będę musiał przejść w ogóle bez zapisywania, bo inaczej jak sobie wczytam, to za każdym razem będę leżał martwy. Aha, to jest dopiero zagwozdka. Ale wiecie co, teraz zrobię cięcie. Dobra, już mniej więcej ogarnąłem, o co tutaj chodzi. Weź mi go nie zamrażaj, bo oni stają się jakoś nieśmiertelni, musiałem po prostu srebrne miecze założyć. Magiczny kamień.
Czyli ten drugi także by musiał mieć jakiś magiczny kamień, co? Drugi magiczny kamień. Tak wychodzi, bo tam były jakieś ten, żeby to postawić. Ale też do końca nie jestem pewny. Może zrobię sobie jeszcze tutaj na osobnym slocie kompletnie. Save. Jeszcze jedna gwiazdna twarz. I tam przeklinę na tego. Bo tu jest jeden ten. Czyżbym się jednak mylił? No i chyba się myliłem, co? Bo to tak wyglądało, jakbym miał tutaj to wsadzić, jak na dobrą sprawę. Dobra, nieważny. To dawać mi tutaj miecz myśliwski, tylko święty kat. Nie święty kat. Lodowe ostrze. Lodowe ostrze jest najlepsze. U ciebie wszystko udało się. Ты смог заполучить ключ? Да, все получилось. Но меня в очередной раз пытались остановить стражи и обвиняли в том, что я помогаю самому темному. Не задуряй себе этим голову. Эти стражи поставлены магами именно для того, чтобы никто, с какими бы он ни был добрыми или злыми намерениями, не смог получить ключи, открывающие путь к черному клинку. Я так и подумал. Ладно, что теперь? Теперь осталось только войти в храм и забрать клинок. Забрать? Мне казалось, что все хотят его уничтожить. Да, конечно, уничтожить. Я просто очень волнуюсь. Пойдем, осталось совсем немного. Dobra, и так właśnie ta sprawa tutaj wygląda. Myślałem, że to będzie jakiś bonus, że w ogóle te tamte wezmę i wsadzę to tam. Ale jednak się okazało, że jednak nie ten po tamto, bo tak. Nie no, myślałem, że te kamienie ogniskujące będę w stanie wsadzić tam i uaktywni mi się jakiś dodatkowy bonus z tego względu. Ale jednak zabrałem to i okazało się, że jednak nie o to chodzi tak dokładnie. No cóż, wiecie co, ja mam wrażenie, że to faktycznie teraz będzie teraz jest przedostatni odcinek. A wiecie czemu? Bo teraz go kończę i w następnym odcinku witam was. Prawdopodobnie już ostatnim zagrajmy w Dark Saga. Nieźle, nie? Jakoś się nam zleciało. Więc widzimy się w kolejnym, prawdopodobnie ostatnim odcinku. Trzymajcie się, na razie.